Na ratunek dzieciom oraz osobom starszym ruszyła cała Polska, również mieszkańcy Świdnika. 12 stycznia odbył się 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Świdnickim Centrum Kultury z tej okazji odbyły się koncerty, pokazy, ale przede wszystkim licytacje. Na zakup sprzętu specjalistycznego dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz godnej opieki medycznej seniorów zbierali także wolontariusze. Kwestowało około 90 wolontariuszy. Spisali się bardzo dobrze, bo jak na taką pogodę, to myślę, że nasz wynik jest naprawdę całkiem niezły. Zebraliśmy 39 600 zł, tak około, w przybliżeniu. Nie jest to rekord. Wiem, że był taki finał, na którym zebrali Świdniczanie 49 tysięcy, więc tutaj do rekordu troszkę nam brakuje, ale myślę, że troszkę tutaj kłopotów sprawiła nam rzeczywiście pogoda. Rano padał śnieg z deszczem, także puszki bardzo szybko rozmiękały wolontariuszom, ale były szybko też naprawiane. Byli mimo to bardzo dzielni. Dopisała także publiczność. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyły się jak zwykle prezentacje naszych zespołów tutaj skupionych w Miejskim Ośrodku Kultury, ale także zespołów zaproszonych, które działają na terenie Świdnika. Był taki moment, że rzeczywiście na sali był ogromny tłok i ciężko było się przedostać do jej wnętrza. Bardzo dużo rodziców, bardzo dużo osób zaprzyjaźnionych właśnie z naszymi zespołami, ale także dużym zainteresowaniem oczywiście cieszył się występ Łukasza Zagrobelnego, czyli gwiazdy tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia. W tym roku nastąpiły pewne nowości. Pojawiły się tak zwane bezpieczne koperty. Do tych bezpiecznych kopert pakowane były po raz pierwszy pieniądze. Każda koperta musiała być opisana. Pieniądze w jej wnętrzu to nie były pieniądze od jednego wolontariusza, tylko od kilku, także było z tym troszkę więcej pracy niż w latach ubiegłych, ale panie z banku, także nasi pracownicy, którzy tam byli, bardzo dzielnie się spisali. W Świdniku zebrano 39 662 zł. Nie tylko dzięki pracy wolontariuszy, ale także dzięki licytacjom. Nie zabrakło ludzi dobrej woli, którzy wspomogli 22 finał. Największym zainteresowaniem cieszyło się jak zwykle Złote Serduszko, a także zegar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sumie z licytacji zebraliśmy ponad 4000 zł, także myślę, że to też jest bardzo piękny wynik. No niestety nie udało nam się oddać w dobre ręce przyrządu do ćwiczeń, który był wyceniony na co prawda 200 zł, ale można było go za cenę minimalną 1000 zł wejść w jego posiadanie. Także niestety nie udało się, ale mam nadzieję, że może oddamy go w dobre ręce. W tym roku na świdnickiej scenie Centrum Kultury było rodzinnie i rockowo. Wystąpiły zespoły wokalne i taneczne, a zagrali m.in. Zieloni, Mel Tripson oraz Łukasz Zagrobelny. Nie zabrakło także światełka do nieba. Obecnie na koncie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawiło się blisko 35,5 miliona złotych.